tym odcinku testy, 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 testy. Będę testowała 3 produkty do klejenia cyrkonii. 2 dedykowane, a 1 mój sprawdzony przez lata. Który z nich poradził sobie najlepiej? Sprawdźmy. Krystian, dajesz intro. Krystian, dzięki za intro. Widzowie, za to, że jesteście. Dzisiaj będę testowała... Testy. 3 sposoby... Testy. 3 produkty do klejenia cyrkonii. 2, które są dedykowane. Drill Point Gel. No Wipe Drill Gel. Widzicie, tu jest nawet narysowana cyrkonia, która sugeruje, że to jest produkt do cyrkonii. 4 w jednym. A, no tak, Top Drill Gel. A te 2 następne... No dobra, klej do cyrkonii, Top. I co jeszcze? Baza. I co jeszcze? No i nic więcej. No właśnie. Super glue. W każdym razie i 3 produkt nie jest dedykowany do cyrkonii, ale ja już lata używam tego produktu, jakim jest po prostu gęsta baza hybrydowa do przyczepienia cyrkonii, bo ona ma bardzo dużą przyczepność do płytki paznokciowej, no praktycznie do żelu też, tak, do hybrydy, więc na tym to jest mój sprawdzony sposób budująca gęsta baza do hybryd na przykład taka, bo żelowe są zazwyczaj rzadkie. Chodzi o tę gęstość, żeby cyrkonia nie jeździła po całym paznokciu, tylko stała w tym miejscu. Po prostu została przyklejona punktowo w tym jednym miejscu. A mnie bardziej interesuje, jak to będzie wyglądało, czy to będzie, wiesz, szukam w głowie porównania, najbardziej trafne w świecie stylizacji paznokci to jest to, kiedy są skórki obrobione tak nieprofesjonalnie, poszarpane, takie brzydkie, czyli i który z tych produktów będzie się tak zachowywał jak poszarpane skórki, a który będzie gładki, płynny, wyrzeźbiony, że... Aha, który będzie dawał fajny efekt, a który będzie dawał efekt taki mizerny. Wiecie, o co mi chodzi, nie potrafię tego słowami określić, ale rozumiecie mnie, prawda? No do testów Przemek przygotował mi takie najgorsze, troszeczkę z najgorszych cyrkonii, więc jestem trochę niezadowolona. Paweł, słyszałeś to? Paweł to kupował, no bo to są zwykłe plastiki, to widzicie, że to się nawet jakoś super nie mieni. Ktoś powie, o super, co ty tam narzekasz. No bo żeś nie widział, chopie, babo. Cyrkoni szklanych albo ze Swarovskiego. No jest różnica, jest. Jak ktoś ma porównanie, to te różnice widzi. I tak, takie proste wzory zrobimy. Jakieś tam, wiecie, jedna duża cyrkonia, po bokach 2 średnie, troszkę wokół mniejszych cyrkoni. To taki standard. I zobaczymy testy, czy odpadną te cyrkonie, czy nie. Tutaj mam dość spore cyrkonie, tutaj są takiej samej wielkości cyrkonie, tylko tu są po prostu kolorowe. Ale do tych kolorowych, dużych, nie za bardzo małe dopasujemy, bo to będzie troszeczkę śmiesznie wyglądało, więc chyba użyję tylko tego koloru. To jest tam takie, wiecie, jak wam pasuje do stylizacji, jedna większa, tak gdzieś dać, obmalować ją, coś tam. To okej, do stylizacji, że na przykład masz fioletowe paznokcie i akurat ta fioletowa tam będzie pasować do stylizacji. To są takie uniwersalne kolory, czyli krystal. Kolejną rzeczą, o której muszę powiedzieć tutaj w tych testach, nie wyobrażam sobie klejenia tych cyrkonii jakimiś, nie wiem, takimi... Pensetą, albo na pędzelek, albo na patyczek i wiecie, oblizać patyczek. No nie mówisz, że masz pensetę. Ja nie. No po co sięgasz? Po co sięgasz? A może być takie coś? Do tego też sobie nie wyobrażam za bardzo, żeby tak złapać, no nie, najlepszy sposób, moim zdaniem, to po prostu woskowa taka kredka i ta akurat jest od Julinesy, mają chyba w sklepie coś takiego, to też nie, Przemku, no niestety, one po prostu, ja nawet jak szczykniesz ją, to ona odskakuje, wierzcie mi. Jak pchełka? Miałam fazę w salonie na obklejanie caluteńkiej powierzchni, tak jak widzicie tego tipsa, tak powiedzmy, że to jest paznokieć, to od samej góry do samego dołu, od jednej fałdy lateralnej do drugiej obklejałam całe paznokcie takimi ultramalutkimi cyrkoniami, takimi pchełkami i to wyglądało bosko, ale to było tak żmudne i wierzcie mi, gdybym to miała wcześniej, to by to nie było aż tak żmudne, bo te cyrkonie po prostu uciekały. W każdym razie zaczynamy. Zacznijmy od może takiego ciekawego produktu, jakim jest Point Gel, Drill Gel. Zobaczcie, on jest już z takim pędzelkiem ciekawym, który pozwala nam punktowo nałożyć produkt. Tylko czemu on się tak rozczapił? Za włosy tam są. No to widzę właśnie. Coś nie tego jest. Jakiś taki, moim zdaniem, troszeczkę zbyt lejący, ale dobra, i śmierdzi niemożliwie. Troszkę śmierdzi, no ale dobra, nakładajmy.
Podoba mi się, że one są te cyrkonie w takiej karuzeli, bo można sobie tutaj ładnie, wiecie, wybrać, które chcę, okej, okay. No dobra, teraz te troszeczkę mniejsze, no to sobie tu otwieram i sobie otwierasz taki przedział, który cię interesuje. Dobra, jak tak od razu weźmiemy, no to leci niemożliwie dużo, więc trzeba troszeczkę obtoczyć tutaj ten pędzelek, żeby zszedł nadmiar. I ja chcę naprawdę, jeszcze trochę, ja chcę naprawdę niewielką kroplę tutaj nałożyć. No czuć to, że on, to jest bardzo rzadki ten produkt i ta cyrkonia tak troszeczkę jeździ. No ale dobra, no dobra, jakoś sobie poradzimy. W sensie jeździ, no zmienia swoje położenie. Tam dalej chcę dwie mniejsze. Kurde, ta karuzela już teraz już mi się nie podoba, że muszę tak za każdym razem kręcić. Wolałabym to wszystko wysypać i sobie znaleźć, wiecie, te co mnie interesuje. Dobrze, mamy tutaj trzy takie grubsze cyrkonie i kurczę, ja już widzę, że to się całe rozjeżdża, gdzieś tutaj z boku mi już spływa ten produkt, więc utwardzę to, żeby dopchnąć mniejsze cyrkonie i non stop muszę poprawiać, więc jeżeli widzisz, że non stop musisz poprawiać, znaczy, że no trzeba to po prostu twardzić i robić resztę, no trochę szkoda. No. Czyli czasochłonne. No tak, bo on jest po prostu rzadki ten produkt. Poza tym ten pędzelek jest taki, no niby ma być precyzyjny, a nie idzie kropelki małej dać, bo on po prostu na czubku się rozszerza. Więc dużo lepiej wziąć pędzelek cienki typu Liner 9. Dobra, i tutaj widzimy różnicę pomiędzy tymi dwoma pędzelkami. I jak nałożymy sobie tutaj kropelkę i kropelkę, no to o wiele bardziej punktowo możemy podebrać tym pędzelkiem tutaj i nałożyć kropelkę, bo tutaj na tym pędzelku cały czas one się tutaj rozczapiżają, te włoski, więc jest takie, no boli mnie to, stąd będę brała. No niby chcieli ułatwić życie, a utrudnili. Dobra, następne kropelki. Chcę tutaj pomiędzy gdzieś jakieś mniejsze położyć. Cyrkonie. O, już tam wpływa, dobra, bo rzadki jest, więc muszę pamiętać o tym, że kropla cyrkonia. Co ty gadasz, no. Serio takie czasochłonne? No tak, Małgorzata, no bo widzisz, już... przyjedź do nas na Fuerteventurę, Małgorzata Rzemełka Zemelka z Moira Polska. Ty masz taki fajny sprzęt na live, pamiętam, Edyta mi przypomniała. Oj, to jest już, no widzicie, obkręciłam się. Co ty robisz, Edyta? Pokleiłaś całe, ty wiesz, jest ciaprognie. Popatrz, jak to jeździ cały. Ty jest ciaprogni. Okropne. Szukam tutaj jeszcze mniejszych i jeszcze mniej, bo to widzę, że chciałam takie malutkie, ale one jeszcze jakieś super małe nie są, więc zrobimy tutaj test. Nałożymy powiedzmy trzy takie mniejsze pchełki. Taki zrobimy sznureczek ala z nich. Dwie mi się wzięły, no dobra. Jedna. Chyba bym powinna wziąć czarny tips, to by było lepiej widać. I wiecie, no dobrze jest, jak produkt do cyrkoni zostaje na swoim miejscu, bo ładnie cyrkonie wyglądają, kiedy są już na górze nałożone, żaden top na nich. No bo to w ogóle tak, jakbyś miała, nie wiem, do cyrkonii zamoczyła w wodzie, tracą w ogóle, inaczej się odbija światło, tracą na efekcie tego właśnie odbijania się, tego światła przechodzenia przez nie. No i kurczę, tak, do czego dążyłam. Dobrze jest cyrkonie nakładać już bezpośrednio na top, a każde rozjechanie produktu, na który przyklejasz cyrkonie, potem widać. Chyba, że jeszcze tam takie możesz... Takie mazaje, tak, takie... Tak. Ciumpy. Tak, można jeszcze tam coś pościerać, ale to znowu ścierając wacikiem gdzieś tam obok, to podcierasz spod cyrkonii produkt. No dobra. Zobaczymy, może ten drugi produkt nie będzie tak mocno lejący. No ten jest mocno lejący. Więc ja tak, średnio jestem zadowolona z tego dedykowanego produktu. Dziwi mnie bardzo konsystencja, powinno to być bardziej gęste. No ale zobaczymy w następnym produkcie. Agnieszka napisała, ja używam kleju do cyrkonii w pudełeczku, jest gęsty i nie rozpływa się. Klej do cyrkonii, tak, często tak są nazywane po prostu gęste żele.
Natalia, mnie cyrkonie na gęsty bardzo top do... Jak? Małe cyrkonie na gęsty bazo top do akryożelu. Duże cyrkonie akryożel przesmarowany topem. Kawior kulam w topie i dokładam do nieutwardzonej bazy. Czy wy to widzicie? Bazy. Co tam się stało? Co to jest? No ja się właśnie pytam ludzi teraz, co to tu jest. Co to jest, Edyta? Ja nie wiem, ale ja to wyrzucam. Bo już coraz bardziej byłam ubrudzona z tego. Ja mam wrażenie, że to się po prostu coś z tym stało, bo tu jest taka galareta. Widzicie to? Co to jest? Tu jest normalnie, tam jest jakaś galareta. Z tym się coś tu porobiło. A było zamknięte we wieczku przecież. Może trzeba przemieszać. To dziwnie pachnie w ogóle. Może trzeba przemieszać, no to przemieszamy. A jak przemieszasz, to nie wymieszasz i nie będzie zbyt źle? W sensie nie będzie gorzej? No nie wiem, Przemek, no nie wiem, jak to są dwie konsystencje, to moim zdaniem trzeba je zmieszać, żeby była jedna konsystencja. On jest taki lekko żółty ten kolor tego produktu. Dziwny. No, nie spotkałam się jeszcze z takim produktem, no ale to przynajmniej jest coś innego, bo tamten tak trochę jak top pachniał, ten pierwszy, którego użyjemy, no jest szansa, że będzie coś fajnego. Dobra, pierwszy za nami, teraz kolejny i znowu idziemy do dużych cyrkoni. No i ten przynajmniej sterczy. O, i czuję, że się przykleiłam dosłownie do powierzchni cyrkonia. No tu już jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o mnie i mój styl pracy, lepiej, bo nie podpływa ten produkt pod tę drugą cyrkonię, tą pierwszą właściwie teraz już, patrząc z tej perspektywy. Czuję, że tak cyk, że tak po prostu wsysa się ta cyrkonia w to, no to jest dobry znak. Co ty gadasz? Aż tak to czuć? Tak, czuć jak przykładasz, to tamten w ogóle się rozjeżdżał, a ten tak cyk. Tak jakby tam mieszkało milion małych osóbek, które mają rurki słomiane w ustach i zasysają tę cyrkonię? I jestem pewniejsza za to i już tutaj chyba kolejne trzy nałożę. Cyrkonie. No, nie będę czekać. A pozostawia taką maść obok siebie? Rozjeżdża się? Nie, właśnie nie rozjeżdża się. A tu może problem polegać na tym, że teraz jak dasz za dużo, to będzie bardziej wypukłe, czy nie? Raczej tak obtoczy tą cyrkonię, wiesz? To trzeba teraz umiejętnie nakładać. Tak, ale to się nie rozjeżdża, to zostaje w miejscu i dookoła tych cyrkonii ja nie widzę rozlanego produktu. Okiem moim, może kamera coś zobaczy, no ale przecież klientka nie ma kamery, nie patrzy na produkt przez lupę, tak? Tu gdzieś troszeczkę widać, ale to dopiero w kamerze w podglądzie widziałam. I ryzykujemy dalej, lecę z następnymi cyrkoniami. Jest w porządku, tylko ja tutaj się, to już chyba raczej moja wina, bo mogłam po jednej nakładać cyrkonię, a dałam od razu trzy, nie wymierzyłam za dobrze tego wszystkiego, no moja wina, ja tutaj tak nie do końca tu przewidziałam co nieco, ale tutaj tym produktem aż się chce pracować. Co ty gadasz? Tak, bo jest taki jak żele galaretki, tak naprawdę się zachowują troszkę. A ile czasu zajmuje wyklejenie całego tipsa? Całego? No. To zależy od długości paznokcia. Około 70 cyrkoni wchodziło w takiej średniej długości paznokcie zbudowane, jak jeszcze pracowałam w salonie. Około 70, tak, i 60 albo 60 wchodziło. Dobra, utwardzam. Jestem zadowolona z tego produktu. Naprawdę, nawet tak z boku go układając, to naprawdę wolno wypływa i takim raczej gęstą mazią wypływa niż się leje, o. Więc zdecydowanie. Kto wie, może ten pędzelek sobie poradzi z taką konsystencją. Zobaczymy. Czekajcie, wytrzemy dokładnie. No, dalej jest taki se. No już się lepiej kropla zachowuje, ale mimo wszystko, jak nałożysz tak kroplę, żeby mikrokropelka została, no nie rozwalisz ją, o. No niestety, ona jest po prostu rozciapciana przez te włoski. Pędzelek do niczego, nawet z tym żelem nie daje rady. Więc tak, mamy bubel, mamy fajny produkt,
A teraz zobaczymy, jak ten fajny produkt ma się do po prostu bazy gęstej budującej, która się też tak ciągnie. No też zostaje taka dość wysoka, o, że tak powiem, wypukła, o. No też tak właśnie, tak się przyssała. Czuć to takie, takie, no. Niczym pijawka do nóg? Ojej, nie wiem, bo nie miałam takiego doświadczenia w życiu nigdy. A może taki wieszak kuchenny albo łazienkowy do kafelek, taki do... Taka przyssawka, taki... Mhm. Fajnie, też się fajnie nakłada. Podobne są odczucia, więc jeżeli nie masz specjalistycznego produktu do cyrkonii, to możesz, a masz gęstą bazę, no to możesz sobie darować kupienie specjalistycznego produktu do bazy, do cyrkonii, a użyć bazy. A jeżeli używasz baz takich lejących mocno, ciekawe, czy ta konsystencja to będzie lejąca, nie gęsta akurat. Ho. Są takie albo żelowe bazy, które wcieramy raczej niż nakładamy, no to tutaj no, zdecydowanie trzeba kupić kolejny. A mam jedno pytanie. Słucham. Jeżeli powierzchnia cyrkonii jest dosyć duża, to z jaką masz pewność, że w środku, kiedy nałożysz bazę i na to nałożysz cyrkonię, to że w środku, i kiedy włożysz to do lampy, to że w środku ta baza się utwardzi? W środku mam na myśli, w środku cyrkonii, w sensie... Przynajmniej dookoła się utwardzi i to już jest najważniejsze, bo tak czy siak cyrkonię nakładamy na już utwardzony produkt, a co tam w środku się dzieje, to i tak nie wypłynie, bo dookoła jest utwardzone. Najważniejsze, że dookoła się utwardziło. No, jeszcze troszeczkę, jeszcze całkiem małych i już będziemy mieć testy prawie gotowe. Ja staram się takie w miarę jednakowe te wzorki robić. Jeszcze ostatni test chcę przeprowadzić. Mamy czas? To jest na jednym tipsie, tylko chcę zrobić kreskę jednym i drugim produktem, zobaczyć, czy ma lepką warstwę, bo nie jesteśmy w stanie tego określić pod cyrkonią za bardzo. A po to taka informacja? A po to ta informacja, że może po prostu się ta lepka warstwa wydobywać, jeżeli gdzieś zalejemy tym produktem gdzieś jakąś strefę na paznokciu i będzie na przykład sam produkt bez cyrkonii sobie leżał, to musimy wiedzieć, czy jeszcze przecierać wszystko lepką, czy jeszcze przecierać wszystko wacikiem, bo jest lepka warstwa, czy nie, więc zrobimy. U góry jest ten pierwszy. Na dole ten drugi. Zobaczymy, jak wysoko go możemy zbudować. No! On tutaj widzę jeszcze do innych rzeczy i się poziomuje ładnie. On to do różnych fajnych rzeczy będzie ten żel. Do dobry. Jakich? Tak jak na do przykład kropelka? Czyli bierzesz gościa, przyklejasz kropelką go do sufitu i on od sufitu wisi głową w dół? Potrzebuję teraz, Przemek, silnej ręki mężczyzny, bo będą czekaj, testy. Czekaj, muszę zawołać jakiegoś kulturystę. Wystarczy twoja. Myślisz, że jest silna? Ona po prostu jest. Mamy trzy produkty. Tak. Pierwszy produkt, Point Drill Gel. Drugi produkt, No Wipe Drill Gel Full Beauty Top and Coat. I to nieładnie chyba wygląda ten środkowy. Środkowy? No bo tu jest tak naokoło ble, środkowy jest fajnie, a tu też jest ble. A bo tam mi się rozjechało troszkę, no to moja wina. No ale faktycznie, tutaj ten środkowy najmniej jest gdzieś tam po bokach brudny. I teraz tak, Przemek, musimy zrobić tak. Pierwszy produkt, idź, weź ten tips i rób tak o spodnie non-stop. Ja mam robić o spodnie? Tak, tymi cyrkoniami. Tak jakbyś wkładał rękę do kieszeni i wyciągał. Tylko do kamery. Tylko 100 razy, tak? No jedziesz. Wszystkie, tak? To konkret teraz. Pokaż. No tak, dobra. Zaraz po numer 2. Edyta, co to za testy? Trzeci. No serio? Słabe te testy. Jesteś, widzę, zniesmaczony. Koniec końców, każdy z tych produktów bardzo dobrze się sprawdził, jeżeli chodzi o testowanie mechaniczne. Krótkie, ale krótkie, najprzyjemniej ale pracowało mi się
tym produktem. Polecam serdecznie, Edyta Kruczak. Do zobaczenia.